Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie moi drodzy, no ostatnio niestety nie miałem powodów do radości robiąc filmy z WOTA. Były to takie troszeczkę najeżdżające, ponieważ sami wiecie co się dzieje, co się dzieje z premkami, co się dzieje na ósmym tierze. Wiecie co się dzieje jak gracie w plutonie. No to, to jest największe chyba kuriozum, że człowiek się zastanawia, kurka wodna, czy grać w plutonie i być losowanym ciągle na dole, czy też może pogram sobie sam i wtedy będę Losowany y, na górze również. No, bardzo, bardzo kiepsko. Y, pamiętacie mój film odnośnie błędu w filmie historycznym dotyczącym Pantery? Y, mówiąc szczerze, bardzo się cieszę, że mam teraz okazję zrobić film, który będzie chwalił Wargaming. No. Otóż, dzięki Wam, bo to jest Wasza robota i Wy powinniście być z siebie dumni, ludzie z Wargamingu zmienili. Tą felerną mapkę. Zaraz Wam pokażę, jak to teraz wygląda. Proszę bardzo, pojawiło się to tutaj. I widzicie, że mapka wygląda zupełnie inaczej. A może zrobię lepszą jakość, żeby to było kurka, widać. E, tym razem jest tutaj na przykład tak zwane generalne gubernatorstwo generalna gubernia czyli taki twór administracyjno-polityczny, który utworzył Adolf Hitler już w 1939 roku, coś takiego funkcjonowało. Bardzo się z tego cieszę, że nie ma mapki współczesnej, co było kuriozalne wręcz. Oczywiście pod moim wczorajszym, wczorajszym pod moim filmem, traktującym o tym błędnym o tej błędnej animacji. Pojawiło się też sporo sceptycznych komentarzy, że właściwie dlaczego ja się czepiam, więc wytłumaczę Wam raz jeszcze. Jeżeli robicie filmik historyczny, tak jak na przykład Wargaming, czyli potężna firma mająca zasięg no ogromny, prawda? Ten filmik będzie jako historyczny i ten filmik jest ciekawy. To jest naprawdę fajnie zrobione to takie delikatne szczegóły, jak na przykład ta mapka, one utrwalają się w pamięci widza, zwłaszcza widza młodego, widza, który się nie interesuje w ogóle historią, ale także za granicą naszego kraju takiego widza, który nie ma pojęcia, tak właściwie, jak wyglądała ta operacja Barbarossa, wie tylko, że Niemcy zaatakowali, no, powinienem powiedzieć według popraw ności politycznej naziści zaatakowali. <laughs> nie, nie moi drodzy, Niemcy i nie tylko Niemcy zresztą zaatakowali um, związek radziecki. Także teraz przynajmniej mogą się dowiedzieć, iż sytuacja w Europie <laughs> nie była wcale taka prosta i przejrzysta jak dzisiaj, choć i tak co do tej mapki, można mieć, <noise> można mieć zastrzeżenia. Nie chcę już robić tutaj materiału. Też doszły mnie słuchy, że WG będzie szykowało nie wiem kiedy. Jakiś materiał odnośnie paktu Ribbentrop-Mołotow, co jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne. No, słuchajcie, bo to jest dosyć zapalny punkt zawsze i troszeczkę boję się tego filmu, ale dzisiaj mogę pochwalić. Jest wszystko poprawione e, i jest super, i mogę też Was pochwalić. Widziałem, jak tam łapkowaliście w dół ten film, jak e, zrobiłem go, e, jak w czasie, kiedy go robiłem, e, było tam łapek w dół, nie wiem, jakiś 1% może, natomiast e, w, je, na, na zajutrz już było tych łapek e, w dół, znaczy na zajutrz, nawet po, po kilku godzinach, od opublikowania filmu już ich było przynajmniej połowa. Także bardzo fajnie. Widać jednak, że możemy coś wspólnie zrobić. Jeżeli są filmy historyczne, to niech robią. Bardzo chętnie sobie pooglądam. Zresztą już druga część jest o epizodu o panterze. Fajne krótkie filmiki, lekko strawne, ale właśnie chciałbym, żeby, jeżeli jest historyczny to od początku do końca niech będzie historyczny, bez uproszczeń, bez udziwnień. Oczywiście nie unikniemy tego, że naziści zaatakowali, prawda? To już, to już jest to pojęcie hołubione na Zachodzie. No. Od dawna, od dawna. Wiadomo, że Niemcy są tego prowodyrem. O wiele fajniej słyszeć, że zaatakowali naziści, że obozy by, by były nazistowskie. <laughs> że jak były jakieś, nie wiem, akcje pacyfikacyjne, to oczywiście naziści również je robili. <laughs> No, ja nadal w swoich filmach będę używał określenia Niemcy. Nie dlatego, że Niemców nie lubię, powiem wam szczerze, że bardzo lubię Niemców i bardzo się cieszę, że mamy takich sąsiadów. Co prawda, zbłądzili teraz, biorąc pod uwagę całą tą swoją politykę odnośnie przyjmowania uchodźców, zbłądzili bardzo i to się na nich zemści, ale oczywiście to nie jest temat na ten film. To tyle, moi drodzy. Dzięki serdeczne Wam, dziękuję również wargamingowi, żegnam się z Wami, do usłyszenia.